Pixar w pudełku. W poprzednim odcinku i ćwiczeniu zobaczyliśmy, że tabela pomaga połapać się w typach robotów, z których każdy ma jedną głowę i jeden korpus. Nazwijmy każdego takiego robota kombinacją. Często macie kontakt z kombinacjami. Na przykład, gdy rano wybieracie bluzkę oraz żakiet. To już kombinacja. Skoro każda komórka tabeli odpowiada innej kombinacji, to wystarczy policzyć komórki. Ale nie musimy ich liczyć po jednej. Liczba komórek w tabeli to liczba wierszy pomnożona przez liczbę kolumn. Przy dwóch głowach i trzech korpusach mamy 2 razy 3, czyli 6 różnych kombinacji. A przy trzech głowach i czterech korpusach mamy 3 razy 4, czyli 12 kombinacji. Zaraz będziecie mieli okazję poćwiczyć z innymi kombinacjami.